Przedwczesne zrzucanie owoców przez drzewa jest poważnym problemem w produkcji jabłek i gruszek. Z tego też względu, w zależności od natężenia tego zjawiska, sadownicy mogą ponosić dotkliwe straty ekonomiczne. Dlaczego tak się dzieje i jak temu zapobiegać? Proces obsypywania się owoców w okresie okołozbiorczym zależy od wielu czynników, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Niektóre wręcz potęgują właśnie mechanizm opadania. Czynniki sprzyjające opadaniu to znaczny przyrost masy owoców w okresie poprzedzającym zbiór, susza lub gwałtowna zmiana zapotrzebowania owoców w wodę. Wysoka temperatura nocą i zachmurzenie w ciągu dnia zwiększa konkurencję między owocami o asymilaty w okresie intensywnego przerastania przed zbiorem. Ograniczenie dopływu składników pokarmowych potrzebnych do odbudowy owoców osłabiają ich wzrost, owoce wcześniej dojrzewają i się obsypują. Upały w ciągu dnia hamują syntezę endogennych, naturalnych auksyn. Bardzo wczesne dojrzewanie owoców, drzew nadmiernie plonujących w stosunku do posiadanego ulistnienia oraz uszkodzonych owoców przez szkodniki i choroby. Szczególnie obficie opadają owoce, gdzie występuje zróżnicowana jakość. Silny wiatr, nadmierna wilgoć w glebie będą sprzyjały spadom pod drzewami. Owoce beznasienne po zastosowaniu gibberellin mogą wykazywać tendencję do obfitego opadania. Jak zapobiegać przedwczesnemu zrzucaniu owoców z drzewa, wyjaśnia w najnowszym wydaniu Sadu Nowoczesnego Tomasz Sikora, doradca techniczny Pranutivy. Przypominam, że rok 2022 to dla czasopisma Sad Nowoczesny rok wyjątkowy. Miesięcznik świętuje 50-lecie ukazania się pierwszego numeru. Czytelników czeka wiele atrakcji. Z okazji jubileuszu redakcja zorganizowała konkurs Ja i mój pierwszy Sad Nowoczesny. Do wygrania są co miesiąc atrakcyjne nagrody oraz nagroda główna, czyli opryskiwacz sadowniczy Vulcan Max Flow od firmy Bury Maszyny Rolnicze.